Portret Witolda Gierasa jest według notatek Wlastimila Hoffmana pierwszym jego obrazem poświęconym Wiśle Kraków. Na pierwszym planie widnieje postać piłkarza, pomocnika Wisły, ale także reprezentanta Polski, widoczna od głowy do połowy ud. Postać patrzy w dal, na twarzy rysuje się refleksja. Włosy, brązowe i lekko falowane, ma zaczesane do tyłu. Ręce piłkarza są splecione na wysokości klatki piersiowej, co przy wyprostowanej sylwetce daje wyraz doniosłości i powagi, a także dystansu. Piłkarz ma na sobie Wiślacki strój sportowy, czyli czerwoną koszulkę z białą gwiazdą na piersi, białym kołnierzykiem oraz białymi mankietami na rękawach podwiniętych do łokci. Spodenki piłkarza są w białym kolorze. Na drugim planie rysuje się postać niezidentyfikowanego piłkarza, znajdującego się na murawie w pozycji leżącej. Opiera się on na jednym łokciu i wydaje się być bardzo mały w stosunku do znajdującego się na pierwszym planie Witolda. W tle widać też drewnianą trybunę stadionu Wisły, z charakterystycznymi kolumnami i wieżyczką uwiecznioną też na innych obrazach Hoffmana. Intensywna zieleń murawy współgra z błękitem nieba i kilkoma obłokami, które zostały zaznaczone na obrazie.